Witam serdecznie te osoby, które już przybywają na medytację. Zawsze dobrze być chwilę wcześniej. Przede wszystkim dobrze, że ja jestem chwilę wcześniej, bo wszyscy mogą się podłączyć, a nie w ostatniej chwili. Przygotować sobie napoje, herbatkę. Ten taki trochę słodny dzień. Ja wszystkich bardzo serdecznie witam. Jeszcze oficjalnie po godzinie 19 przywitam, ale tych, którzy już tutaj się pojawili, to jest mi bardzo miło. Dziękuję za przywitania z Waszej strony w komentarzach. Bardzo proszę o nie zawsze i pewnie będę jeszcze prosił, dlatego że to jest taki najlepszy, najmilszy sposób, czy w zasadzie chyba jedyny sposób interakcji Wasz ze mną. Witam tych, których nie znam, witam tych, których znam. Każde jedno dobry wieczór czy wita jest przeze mnie odnotowane i jest to bardzo miłe z Waszej strony. A więc ja oczywiście czekając na godzinę, która ma wybić, zawsze pytam, jak się macie? Jak Wam minął dzień? W jakim jesteście teraz miejscu? Czy to życiowo, czy to w ciągu dnia, zmęczeni, denergetyzowani, szczęśliwi, smutni, pełni stresu, czy pełni miłości, czy jednego i drugiego. Dobry wieczór. Każdemu odpowiadam, może nawet niewerbalnie. Wiecie, to takie miłe zagajenie, myślę, z mojej strony, że się pytam, how are you, ale tak naprawdę to nie są puste słowa, tylko naprawdę mnie interesuje, jak się macie. Jaka dzisiaj jest grupa osób, z którymi sobie przez chwilę pomedytujemy, pochillujemy. Czekam na wasze... Dziękuję, Mario, za jest ok. To jest fajne z twojej strony. Ja posłucham, słuchajcie, jakąś małą playlistę włączę dziś tutaj w tle, żeby dzisiaj pomyślałem sobie, żeby będzie fajnie, jak troszeczkę... Jak fajnie, jak troszeczkę będzie nam coś miło grało. Oczywiście nie ja tu będę swoje wokalne umiejętności pokazywał. Powiecie mi, czy to słychać, czy nie słychać. Proszę, te osoby, które już są, powiedzcie mi, czy to jest głośno, niegłośno, czy w ogóle coś słychać, czy nie. Z tej muzyki, którą tutaj wyłączam teraz z boku. Szukający spokoju to jest dobre miejsce. Mamy go tutaj trochę. Zobaczymy, ile w stanie będę go wam dać, ile w stanie będziecie go wziąć. Ciekawość to również to ciekawość, to ciekawy stan. W ogóle słychać tę muzykę, czy jak jestem na słuchawkach, to nie słychać jej? Coś słychać? Jakiś flet? Póki jeszcze mogę, to sobie popijam. Potem będę pewnie mniej popijał. Ciepła herbata. Zwykle pytacie, co piję. Za każdym razem mówię. Teraz jest mięta z imbirem. Połączenie trochę wychładzającego. Słabiutko. Mhm. Dobra. Słabiutko słychać tą muzykę. No to ta muzyka, ona nie ma nie być... Aha, bo pytanie w ogóle, czy mnie słychać, ale rozumiem, że mnie słyszycie. Może z drugiej strony postawię ten telefon z muzyką. No Fundacja Małgosi Braunek bądź nie uważam, że może się w ogóle troszkę słychać, troszkę nie słychać. Nie może się inaczej czuć niż super. Dobry nam wieczór, fajnie. A to oprócz tego, że pytam was, jak słychać, czy słychać muzykę, piszcie mi, jak się macie, proszę. A druga rzecz to jeszcze pytam, jakie macie doświadczenie medytacyjne, ile osób. Nie każdy napisze. Nie każdy napisze 0, 1, duże, małe, nie wiem, coś słyszałem, łam. Cokolwiek. Jak napiszecie, to będzie też fajnie. Medytuję od 100 lat albo od 50 wcieleń. A ja w ogóle jestem dzisiaj, bo skoro, prawda, ja pytam, to też mówię.
Ja mam dzisiaj super zabiegany dzień. Prawie nie zdążyliśmy po córkę do przedszkola i wszystko, wiecie, wszystko to jest wszystko naczynia połączone, ale zdążyliśmy. Córka jest, pokój obok jest sklepik otwarty, w którym już kupiłem dzisiaj szyszkę i brudny talerz. Więc okej, więc i jakby się tak wydarzyło, że w czasie naszej głębokiej ciszy tutaj wpadnie jakiś huragan, to proszę, myślę, że doświadczeni już jesteśmy od tej pracy online'owej, że czasami takie sytuacje się wydarzają. Z dużą proszę o wyrozumiałość. Tam jest strażnik w postaci małżonki, który będzie tutaj bronił dostępu do ciszy naszej i do naszego spokoju, ale strażnik, wiecie, może być zawsze pokonany i wtedy taki mały huragan, jakby tu wpadł, to proszę, nie miejcie nikomu za złe, to nie ma złej woli, ani nie jest to nieprofesjonalnie przygotowane, tylko strażnik jest naprawdę wyposażony w dużo różnych rzeczy, nawet w ostateczności w kreskówkę, do którego oczywiście nie chcemy dopuścić, no ale także mówię, że jeżeli by się coś takiego wydarzyło, to proszę o wyrozumiałość. Małe doświadczenie. Okej, małe, duże. Ja medytuję za 20 lat. Jeszcze się zaraz będę po tej siódmej przedstawiał wam. Ale też mi się wydaje, że za każdym razem medytacja jest inna. I za każdym razem tak jakbym ją robił na nowo. I to jest piękne, bo dlatego ma się nie nudzi. Tak jak dużo rzeczy, czy dużo czynności, które wykonujemy podczas. Często, tak? Ja medytuję codziennie akurat od 20 lat, ale właśnie to jest piękno. Jednym z pięknych atutów medytacji jest to, że ona się nie nudzi, jeżeli tak, bo robimy ją za każdym razem, tak jakbyśmy ją robili na nowo. Może w ogóle macie jakieś pytania jeszcze przed tym, jak oficjalnie wystartujemy po 7 albo 7, powiedzmy 03, 02? Pozdrawiam wszystkich, co się witają ze mną. Super. Intensywne doświadczenia medytacyjne. Super. Czy pandemia pomogła w tym, żeby się troszeczkę zbliżyć w stronę, pytam Agnichy, w stronę intensywności medytacji? Weźcie sobie herbatę, wodę, może jakiś kocyk, poduszkę, bo potem będzie za późno, już będziemy wystartowywać. Mega miks, naprawdę. Mięta pieprzowa, imbir. Oj, przepraszam za to dość naturalne westchnięcie, ale. No, przy kim jak nie przy was być naturalnym? Się prowadzi w korporacjach warsztaty, to troszeczkę, nie mówię, że nie jestem naturalny, ale nie można sobie pozwolić na 100% swoistych zachowań. No ale przy was myślę, że pozwolicie mi na to. Rozumiem, mnie słychać, mnie widać, muzykę trochę słychać, ale jak ja się zamykam, to ją słychać, tak? Poczekamy jeszcze dosłownie 2-3 minutki na spóźnialski. Zresztą 7 godzina to jest jeszcze taki czas, że często lecicie z pracy, jeszcze coś chcemy zjeść, jeszcze coś tam odłożyć tego, także to jest taka jeszcze środek trochę dlen dla niektórych. Także damy 2-3 minutki na spóźnienie. Jakie macie jakiekolwiek pytania, to proszę śmiało.
Piękna pogoda dzisiaj, co? Wieje wiatr, pada deszcz. Świetny, świetny czas na medytację. Fajnie, Małgosiu, to bardzo fajnie, bo tak to trochę powinno być. Ja, no dobrze, to możesz powiem parę słów o sobie, zaczynając. Witam oficjalnie na webinarze medytacyjnym. Nazywam się Przemek Wardań, jestem instruktorem medytacji od 17 lat. Wstyd się przyznać. Się zawsze wtedy mówią, no i co i nic, patrząc na mnie ludzie, ciągle te same błędy człowiek popełnia w życiu. Nie, nie, żartuję. Zajmuję się również ajurwedą, czyli medycyną ze wschodu, medycyną z Indii. Jestem mężem cudownej Ani, tatą przefantastycznej Mii. No i uczę ludzi trochę się relaksować i brać z życia jednocześnie wszystko, co mogą, 100%. Gdyż ja uważam, że tak swoje życie przeżywam, no ale w moim życiu to nie ten webinar. Super, fajnie, dziękuję za informację a propos medytacji. Tak jak powiedziałem, 17 lat już, a sam medytuję 22, bo to taka łatwa data, 2000 rok, kiedy zrobiłem pierwszy warsztat medytacyjny, a tak naprawdę wydaje mi się, że tej medytacji ja szukałem od dzieciństwa. Może najpierw czasami pamiętam, jak gdzieś tam w kościele człowiek szukał tego, potem w filozofii, w książkach filozoficznych, tej mądrości, tego Boga, tego oświecenia. Potem trochę w imprezach, kiedy człowiek się zatracał na całego. A dopiero potem przyszła do mnie praktyka medytacji, praktyka oddechów. I tym się teraz dzielę. Co zrobimy dzisiaj? Dzisiaj pogadamy sobie, trochę sobie pogadamy i potem zaraz za jakieś parę chwil doświadczymy tej medytacji. Ja bym chciał, żebyście może najpierw korzystając właśnie z tego narzędzia komentującego, chciałbym od was usłyszeć, co to jest medytacja dla was? Co wiecie? Co wam się wydaje? Co uważacie, że powinno się powiedzieć? Co to jest medytacja, jakbym was zapytał? Dzień dobry, każdego z tych 50 paru widzów. Co to jest medytacja? No napiszcie. Nie każdy napisze jedno słowo, może jedno zdanie. Medytacja to super tu być. To też tak może być. Świetnie. Ja wiem, że jest troszeczkę chyba opóźnienia z tych moich pytań i tych waszych komentarzy, ale ja myślę, że to jest nie aż tak istotne. Ważne jest to, co w końcu się napisze i w końcu to, co się powie. Jakbyście sobie mieli wyobrazić, macie jakiegoś takiego małego szkraba, który ma parę lat, 3, 4, 5, czy to jest dziecko, czy to jest wasz na przykład siostrzeniec, się pyta, tato, mamo, wujku, ciociu, co to jest medytacja? Coś słyszałem, bo ja będę medytować. To co to jest? Wytłumaczcie. Tato, co to jest medytacja? Medytacja to... I piszecie uważność, obserwacja, skupienie na oddechu, spokój. Super. Czy jest w ogóle tu jakiś pan oprócz mnie? Bo się zaraz zacznę czuć trochę nieswojo. Jak był Tomek, widziałem Tomka, dziękuję. Być tu i teraz. Super. Pozbieram trochę jeszcze od was tych odpowiedzi. Spokój. Moment zatrzymania, świetnie. Zobaczcie, że większość tych rzeczy, które piszecie, zobaczcie, prawie to same rzeczy, tak? Moment zatrzymania, zatrzymanie, spokój, być tu i teraz, zawieszenie, fajne, skupienie na oddechu, uważność przede wszystkim, uważność, ta uważność, uważność. Obecnie bardzo często używa się terminu medytacja równolegle z terminem mindfulness, czyli z techniką uważności. Świetne to jest wszystko. O, dziękuję Robert, że jesteś. Fajnie, to zawsze nie tam, że nie lubię pani, wręcz przeciwnie, ale dla równowagi zawsze fajnie, jak jest też trochę męskiej energii
więcej niż tylko moja. Poczucie siebie, jest to flow, czyli jak wszystko idzie lekko, łatwo, przyjemnie, wiem, co mam zrobić, nie muszę się zastanawiać. Dziękuję, Paulina, za taki komplement, że zasypiam. Kiedy zasypiam w czasie medytacji? Zasypiamy medytacji. Oczywiście zasypiam zawsze wtedy, kiedy na pewno się odprężę, więc to jest super, że mi się chce spać, albo po prostu zasypiam, ale to jeszcze mówi o dwóch rzeczach. O jednym mówi to, że na przykład nasz organizm ma deficyt snu, bo kiedy się podczas medytacji odprężę, przestaje trochę to trzymać, kontrolować, to wtedy to ciało bierze to, co potrzebuje, tak? Bo my go nie zmuszamy do robienia czegoś przeciwko niemu wówczas, a często tak się dzieje, że na przykład wstaję, kiedy jestem zmęczony, albo pracuję, kiedy jestem zmęczony. Dlatego wtedy, kiedy się odprężę podczas medytacji i mam deficyt snu, to zasypiam. A druga rzecz, kiedy zasypiam, to jest, kiedy na przykład robię, jeszcze nie jestem zbyt wprawiona w medytowanie, i mój umysł nie wie do końca, co to takiego tu się wydarza. Zamykamy oczy i umysł na to, o, to śpimy. No bo zawsze przecież, kiedy zamykamy oczy, to do tej pory, kiedy nie medytowaliśmy, to była jasna informacja dla umysłu, że idzie spać. Wiecie co, bo ja to staram się dość głośno postawić, żeby wam to przez ten mikrofon szło, ale mi to wali po uszach, więc ja troszeczkę ściszę tą muzykę na medytację wam podgłośnie, żebyście chociaż trochę słyszeli. Dlatego sen w czasie medytacji, jeżeli ktoś zasypia, nie jest nic złym. Jest ok, proszę bardzo. To jest jakby pewien wyznacznik, coś pokazuje, że jestem trochę bardziej zmęczony, powinienem może troszeczkę bardziej nad ciałem popracować, dać mu więcej wytchnienia, ale też na pewno można sobie pogratulować, bo na pewno jesteśmy wtedy zawsze, doszliśmy do momentu jakiegoś odprężenia, prawda? Dlatego zasnę, jak nie jestem odprężony, to nigdy nie zasnę. No dobra, to są wszystko świetne, świetne odpowiedzi na to, co to jest medytacja. Natomiast ja zawsze daję jedną odpowiedź, która moim zdaniem najlepiej trafia, a jednocześnie tłumaczy, co to jest medytacja. Medytacja to jest chwila nic nie robienia. Że ja nic nie robię. Ja nawet podczas medytacji nawet nie medytuję. Bo medytacja, jeżeli byśmy chcieli zrobić medytację, robić, wiecie, jak czasami niektórzy siadają i no dobra, to robię. No to już jest act of doership, co się po prostu robię. To jest pewnego rodzaju wysiłek. A w momencie, kiedy ja nic nie robię i to jest słowo klucz do medytacji, medytacja może się po prostu wydarzyć. A też tak jak sen trochę. Tak, bo sen jest nawzajem. Dopiero ja nie mogę wziąć i zasnąć. Sen przychodzi, sen bierze mnie i zasypia. Ja nie mogę, dopiero muszę wszystko odpuścić, wszystkie sprawy, wszystkie maile, wszystkie telefony, wszystkie rachunki, cały świat, wszystkie paszporty po zastrzykach i bez. I wszystko po prostu odpuszczam. I wtedy zasypiam. Dokładnie to samo jest z medytacją. Wszystko odpuszczam, siadam. I wtedy medytacja może się wydarzyć. Ja nie robię medytacji, ja nie można zrobić medytacji. Ja sobie siedzę, tak, siedzę, ale odpuszczam. Cały świat, macie tutaj podpowiedź, żebyście sobie przypomnieli z tyłu. Cały świat biorę, odkładam na chwileczkę na bok ze wszystkimi sprawami. Z dziećmi, z rodziną, z pracą, z kasą, z chorobami, ze sprawami politycznymi, randki, ciuchy, wszystko. Biorę na chwilę na bok i zobaczcie, co się wydarza. Automatycznie. O. I to jest stan, w którym zaczynam medytować. Siadam do medytacji. Nic mnie nie interesuje. Chociaż to są ważne, ważkie sprawy często, w których żyjemy. To jest życie moje czasami od pewnych spraw, które muszę przemyśleć, zależy. Ale na czas medytacji ja to wszystko staram się. Może nie to słowo. Po prostu odkładam na bok. Jasno, to łatwo się mówi. Ale zróbmy wszystko, co w naszej mocy, żeby zacząć właśnie z takiego stanu, że mnie nic i nikt nie interesuje. Nie dlatego, że mnie nie interesują. To jest tak, jak trochę spocznij przed podróżą. Trzeba się zatrzymać, żeby potem fajnie sobie pojechać dalej. Trzeba przysiąść, zrobić przysiad, żeby wysoko skoczyć. W starych przypowiedniach jest zawsze przypowiednia, gdzieś się trafia o łuku, gdzie jego trzęsiwa jest napięta w jedną stronę, żeby mogła polecieć w drugą. Tym jest medytacja. Ja robię
wycieram całą moją głową ze wszystkich spraw, żeby potem, jak otworzę oczy, mieć przejrzystość i jasność. Ma to sens? To jest, ja myślę, to jest chyba clue tego, w jaki sposób medytować. Po prostu nie interesuje mnie. Ja też podczas medytacji nie chcę nic osiągnąć. Tak? Jakieś światło. Światło. Znam takiego nauczyciela, co chodził i jak ludzie mieli zamknięte oczy, to im świecił latarką i oni wtedy się przekonywali do medytacji. O, spoko. Wszystko trzeba zrobić, żeby ludzi przekonać. Nie, nic nie trzeba robić. Niech się sami przekonują. I co? I po prostu nie oczekuję. Nie jest tak, że jakieś myśli, które się pojawią w czasie medytacji, są lepsze niż zwykłe myśli. Ludzie, wiecie, tracą miliony czasami, bo w medytacji mi przyszło, mówią. Nie, te myśli w czasie medytacji są tak samo ważne, jak nie podczas medytacji. Także nie, nic nie chcę osiągnąć, nie chcę spokoju, nie chcę wyciszenia, nie chcę nie mieć myśli, nie stopuję myśli, tak? Bo jest też nie myśl. Sprzenieść uwagę na oddech. Jasne, jak jest mniej myśli, fajnie się medytuje, ale czasami jest tak, że jest ich po prostu natłok. One po prostu pędzą. Jest ich nieskończona ilość. Są ich tryliony. I w momencie, kiedy je będę stopować, na chwilę one się zatrzymają, ale potem się przeleje i poleci wodospad i już się w ogóle nie pozbieram z tego. Dlatego ja, wielki, 1,83 m medytujący, nawet czasami teraz, jak po tych 20 paru latach siadam, też mam czasami natłok myśli. Co z nim robić? Słowo klucz kolejny do medytowania to jest akceptacja. Akceptuję. Te myśli są, kropka. Okej. I się zaczynam im przyglądać. Są. Okej. I obcinam myśli w momencie, kiedy sobie uświadamiam. Pyk. I przenoszę uwagę na następną instrukcję, czy tam obiekt, czy coś, nad czym medytuję. Zresztą na początku się będzie prowadzona medytacja, dzisiaj zrobimy, ja będę coś tam mówił, będziecie na coś przenosić uwagę. Na chwilę przeniesiecie uwagę na przykład na prawą stopę, będzie ta prawa stopa, siedzicie sobie i 2-3 sekundy, 4 może i z tej prawej stopy zaczynacie gdzieś już podróżować. Oj, dzisiaj nie te buty założyłam, albo o, przeceny są, trzeba szybko lecieć po te buty, ale nie, bo tam nie wiadomo, co te przeceny, cholera, tu za późno, nie za późno, może online. I już zaczyna umysł myśleć, ale czy ja mam kasę, bo wydałam tyle, jeszcze chcę jechać na warsztat z Przemkiem za 2 tygodnie. No i tak dalej, i tak dalej. Więc i nagle jest taki moment, że sobie uświadamiam, wow, ja myślę. A ja tu przecież nie mam myśleć, tylko medytować. To co robię? Nie obwiniam siebie, tylko obcinam ten łańcuch myśli, ten link i przenoszę uwagę na następną instrukcję, nie wiem, kolano na przykład, nad czym tam medytujemy. Ja lubię z ludźmi, jak ich widzę, chociaż ma sens, nie? To, co mówię. Żeby był jakiś, wiecie, feedback z tego, co ja mówię. Bo to tak ciężko tylko do siebie. Zwłaszcza już nie pierwszy raz, zdaje się. Czyli jeszcze raz. Siadam, nie interesuje mnie nic. Stawiam wielkiego potwora na drzwiach tam, żeby nikt nie wszedł i mnie nie ten zwierzęta delikatnie zapraszam z tego pokoju, w którym siedzę i mnie nic nie interesuje. Wyłączam telefon, czy tam powiadomienia i po prostu sobie siadam i zaczynam za chwilkę medytować. Pojawią się myśli, okej, let it be, niech będą. Nie ma żadnej sprawy. Uświadamiam je sobie, obcinam, przenoszę uwagę na następną instrukcję, jaka była. I akceptuję wszystko. Dziękuję, Marta. Marta, to dla mnie ważne, że jest jakiś, jest jakiś feedback i Magda. Dziękuję. Akceptacja wszystkiego i wszystkich ludzi na świecie i wszystkie sytuacje, jakie są na świecie, na moment medytacji akceptujemy, bo jeżeli nie zaakceptujemy, to ta sytuacja, czy ten człowiek będzie nam, wiecie, jak taka na takiej gumce, będzie cały czas powracać do głowy. Bam, ja będę, bam, od. Na czas medytacji. To nie znaczy, że muszę kochać przeciwnika politycznego, ale na czas medytacji stwierdzam, on jest, jaki jest. All right. Siadam i zamykam oczy. On nie będzie niszczył mojego pokoju wewnętrznego.
proszę. Korzystajcie ze wszystkich stwierdzeń, które ja powtarzam wam po latach opowiadania o medytacji. Ja już sobie troszeczkę te osoby, które u mnie były już na medytacjach, pewnie mówią, o rany, znowu o tym samym gada. Ale sami chyba wiecie, że jak zaczynaliście medytować, to są już takie słowa klucze, już troszeczkę nauczyłem się, co wam powiedzieć, żebyście fajnie mogli w tę medytację wejść, żeby ona się mogła fajnie wydarzyć. Tak? Czyli jeszcze raz, siadamy. Siadamy też wygodnie. Są różne techniki medytacyjne. Są na przykład takie, które w medytacji nie pochwalają czegoś takiego. Uważają, że trzeba przejść przez ten ból. I ja uważam, że zwłaszcza na początku usiądźmy wygodnie, dlatego że ból czy jakiś taki niekomfort w ciele może odciągnąć nas od tego spokoju, który gdzieś tam nic nie chcemy osiągnąć, ale fajnie by było, jakbyśmy doświadczyli. A ten ból może być takim dodatkowym bodźcem jakimś, który nie będzie nam pomocny w tym doświadczeniu. Więc okej, okay, więc okej, okay, więc po prostu to jest to. Siadamy sobie i nic nie robimy. Nic nie robimy po prostu, nic nie musimy dorobić. No po prostu siadamy, nic. Że nam nikt nie przeszkadza, cały świat jest jak jest. Gdzieś tam jest huragan, gdzieś jest tornado, gdzieś sypie śnieg, gdzieś jest 40 stopni, ktoś kogoś strzela, nie lubimy tego. Ktoś kogoś okrada, nie lubimy tego. Ktoś kogoś kocha, ktoś kogoś całuje, ktoś kogoś zdradza. Wszystkie te rzeczy, co się dzieje, ktoś knuje coś, może za moimi plecami, na pewno za moimi plecami, bo tam widzę cały świat. Ktoś coś knuje. Na czas medytacji to akceptujemy, a potem mamy spokojną głowę i się zabieramy. Słuchaj, hej, ty nie knuj, ty nie strzelaj, ty nie zabijaj, tym wysyłamy datki, tym pomagamy. Okej, na czas medytacji pełna akceptacja, wygodnie siadamy, zamykamy oczy i po prostu nic nie robimy. Pojawią się myśli, niech będą. Nie masz żadnego problemu, jeżeli są myśli. Wiecie, co ja sobie mówię, jak mam te myśli czasami, nawet po tych 20 paru latach medytacji? To chociaż se posiedzę. To też jest forma odpoczynku. Ale jak ja siedzę i chcę medytować, a mam myśli i nie mogę medytować, się zmuszam, to się nakręcam, wkurzam i mówię, rany boskie, Boże, już powinienem, mam tylko 10 minut na medytowanie, muszę się szybko odprężyć. A tutaj w ogóle nic takiego się nie wydarza. Muszę szybko, stop te myśli, Jezus Maria. I to tym bardziej się nie wydarza. Tym bardziej to jest w ogóle nakręcenie. Po takich 10 minutach, że ja muszę szybko pomedytować, żeby się szybko odprężyć, jestem jeszcze bardziej nakręcony. A tak mówię, są myśli, no dobra, to chociaż sobie posiedzę, to jest też relaks. Siedzę, mam zamknięte oczy i za chwilę najczęściej ta medytacja się, pamiętacie słowo klucz, wydarzy, bo zaakceptowałem, drugi słowo klucz, to, że mam myśli. A to, czy mam myśli, to jest naprawdę bardzo dużo rzeczy, na to wpływa. Wpływa na to, słuchajcie, wpływa na to, to co zjedliśmy. Wasz horoskop, to jak jesteście ubrani, w którym miejscu siedzicie, to co robi sąsiad za ścianą, wszystko wpływa. To, co żeście dzisiaj, to wam się trafiło w algorytmie na fejsie, czy na Insta, czy gdziekolwiek. Gotowi do podróży? Piję, piję, bo mu dużo mówię, żebym zaraz chrypy jakieś nie dostał, co to będzie za medytacja. Jakbym dostał chrypy, to co robimy z moją chrypą? Akceptujemy ją. Ci, co byli trochę wcześniej, ostrzegałem, że może tu wpaść mała sprzedawczyni szyszek i brudnych talerzy. Niecała czterolatka, która jest obok w pokoju i takie właśnie rzeczy zrobiła sklepiki sprzedaj. Więc jeżeli by się coś takiego wydarzyło, albo u was w domu ktoś wpadnie do pokoju, akceptujemy tych ludzi. Dobra? Czy mamy jakieś pytania jeszcze przed tym, jak zaczniemy? Witam wszystkich. Dziękuję za komplementy. Mam nadzieję, że od was również będzie bił ciepły, miły spokój. Dobra, to ja podgłośniam tutaj troszeczkę muzyczkę. A ja nigdy nie medytuję z muzyką, no ale słuchajcie, no to jest jednak pewnego rodzaju show tu robimy, tak? Żeby wam się fajnie medytowało i żebyście słyszeli, że ja tam nie, że tutaj ktoś jest, to ta muzyka niech będzie. Słychać ją? Muzyka generalnie przeszkadza, ale wiecie, no tu jest live, tak? To niech tam coś, bo muzyka jest kolejnym bodźcem, który jest z zewnątrz.
Tak, to jest jakby niepotrzebne, ale my tutaj jest live, żebyście wiedzieli, że to się nie, żebyście nie musieli otwierać oczu, nie patrz, jak ja nie będę nic mówił, żebyście nie musieli patrzeć, czy nie zerwał się live, na przykład, czy nam się coś nie wyłączyło, to ta muzyka niech tam się troszeczkę sączy w tle, dlatego ona tutaj ma być. Okej, więc to tylko po to. Tak, ty nigdy nie medytujesz z muzyką, bo to jest kolejny bodziec zewnętrzny, który mnie odciąga. Nie? Muzyka, nie wiem tylko w jakim sensie Marta mówi, czy, że muzyka jest bardzo fajna, czy ta muzyka jest akurat bardzo fajna, czy w ogóle muzyka jest bardzo fajna, czy muzyka do medytowania jest bardzo fajna. Ze mną zawsze są. No niestety, staram się, żeby nie było już w tym wieku, powinno nie być, no ale nie umiem inaczej. Bo ja nie mogę się nudzić, ja wiecie, ile 17 lat o tym mówię, więc rozumiecie, żeby to było ciągle, żeby to było żywo, to samo co mówię, a nie można opowiadać za bardzo inaczej, to musi być trochę show dla mnie też. Dobra, ktoś tu miał jeszcze jakieś pytanie. Czy zawsze trzeba siedzieć? Tak, do medytacji zawsze trzeba siedzieć. Do relaksacji można się położyć, a to jest zupełnie coś innego. Relaksacja jest, no, może nie zupełnie, ale relaksacja ma troszeczkę inne założenia. Tak, tam odprężamy głównie ciało i trening odprężania poszczególnych części ciała. A tu siedzimy. Może nam głowa opaść, niech będzie, ok. Siadamy z prostym kręgosłupem, a głowa nam opadnie, no problem. A szczerze, już jest dla niektórych bardzo późno. Dobra. No to bardzo miło mi. To był gwoli wstępu, rany boskie, ale się rozgadałem. No ale słuchajcie. Większość osób z tego, co tutaj mi pisało, nie miało doświadczenia, albo małe doświadczenie medytacyjne, więc dla mnie jest to ważne, żebyście wiedzieli, jak medytować. Czyli nic nie robić. Zamykamy oczy. I weźmy głęboki wdech. I zróbmy wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech. Z wydechem całkowicie się odpręż. Przenieś uwagę na swój oddech. Zwróć uwagę, jakie to jest bezwysiłkowe. Oddech w zasadzie sam. Doenergetyzowuje cię i odpręża. Zwróć uwagę na czubek nosa. Czubek nosa to brama. Tak naprawdę to punkt kontaktu twój i wszechświata. W zasadzie pomiędzy tobą a końcem wszechświata może jest tylko okno albo ściana i w zasadzie nie ma żadnych innych granic. Ta sama przestrzeń, w której siedzisz ty,
i w której zawarty jest wszechświat, jest tą samą przestrzenią. Poczuj, że się napełniasz, że się rozprzestrzeniasz. Możesz być wszędzie, jak powietrze. Poczuj, jak powietrze delikatnie faluje prosto do twojego nosa. Z wdechem oddech doenergetyzowuje cię, a z wydechem odpręża i uspokaja. Zwróć uwagę, poczuj te naturalne rytmy kosmosu, które odbijają się w twoich rytmach oddechu. Tak naprawdę nie musisz przecież nic robić. To samo dzieje się za ciebie. Poczuj, jak całe twoje ciało wypełnia się energią i światłem. Poczuj, jak zalewają cię fale ciepła z każdym wdechem. A teraz wyobraź sobie twój wydech. Ten oddech, który wychodzi z ciebie i roztapia się w przestrzeni, rozprzestrzenia się. Idzie jak najdalej, najdalej. Tak naprawdę pływamy w morzu, w oceanie tego samego powietrza. Wdychamy to samo powietrze. Wyobraź to sobie. Jesteśmy jak ryby. Ryby w morzu i my we wszechświecie. To te same postaci. A teraz wyobraź sobie najdalszą gwiazdę. Wyobraź sobie najdalszą gwiazdę na krańcu wszechświata. Wyobraź sobie, jak pulsuje, jak wysyła promienie światła, promienie ciepła, promienie energii. Poczuj jej pulsacyjny rytm. Teraz zwróć uwagę, przenieś uwagę na swoje serce i poczuj, jak ono pulsuje.
Poczuj, że jest to ten sam rytm, którym pulsuje wszechświat. Poczuj, czy uświadom sobie, promień światła z tej najdalszej gwiazdy, który dotyka Twojego serca. Poczuj, jak napełnia Cię mocą, energią, ciepłem. Twoje serce to jest cud. Twoje serce bez względu na to, co Ty robisz, jesz, myślisz, jak się zachowujesz, tłoczy krew w Twoje żyły, byś mógł, mogła żyć. Nie obraża się, nie idzie na zwolnienie. Nie przekłada spotkań. Każda sekunda bez wytchnienia. Pompuje życie w Twoje ciało do najdalszego zakątka Twojego ciała, do palców u stóp, do palców u rąk. Wyobraź to sobie. Wyobraź sobie, że całe Twoje ciało pompowane jest energią zasilaną z najdalszej gwiazdy wszechświata. Poczuj siłę i moc. Poczuj, że masz jej nieskończone źródło we własnym sercu. A teraz wyobraź sobie kogoś, kto potrzebuje trochę energii. Potrzebuje może miłości, wsparcia, trochę mocy. Wyobraź sobie tę osobę, ktokolwiek to jest. Może ktoś z Twoich bliskich. Może ktoś ze znajomych, może ktoś z pracy. A może w ogóle jakiś wróg. Polityk, sportowiec, gwiazda, celebryta. Wyobraź sobie tę osobę. I prosto ze swojego serca wyślij strumień energii i ciepła prosto do serca tej osoby. Poczuj, jak fala energii zalewa ją, stawia na nogi, daje uśmiech i wytchnienie. Poczuj, jak ta osoba ożywa, uśmiecha się i podaje tę energię dalej do innej potrzebującej osoby. Ta inna osoba staje się radosna, deenergetyzowana, pełna życia.
i podaję tę energię dalej. A ta następna osoba podaje tę energię jeszcze dalej. A ta dalej i następna dalej. Cały świat jawi się jak wielka pajęczyna. Wszyscy przekazują sobie energię i moc, wspierają się, otwierają swoje serce. Zaczynają być szczęśliwi, radośni, pełni energii. Czujesz, jak ludzie chcą tańczyć, śpiewać, cieszyć się i dzielić czymkolwiek, co czymkolwiek mają. A to ty jesteś zmianą. A to ty jesteś tym pierwszym klockiem w dominie. Poczuj, jak pulsuje twoje serce, nie chcąc nic w zamian. Weź głęboki wdech i zrób wydech. Jeszcze jeden głęboki wdech i z wydechem się całkowicie odpręż. Uświadom sobie własne ciało i otoczenie. A kiedy czujesz się gotowy, bardzo, bardzo powoli, stopniowo, we własnym tempie, możesz otwierać oczy. Powolutku otwieramy oczy, nie za szybko, nie za wolno, bo już kończymy medytowanie. Medytacja jest po to, żeby żyć, a nie żeby zastępowała nam życie. Jak się czujecie, jak się macie, jak było? Troszeczkę z ciszy, bo mi tu w ucho wali. Chociaż bardzo ładne, ale nie można przesładzać sobie. Jak było, jak jest, jak się macie? Chociaż słówko, albo wiecie, kciuk w górę, kciuk w dół. Może też nie chce wam się pisać, ja rozumiem. Rączki złożone też są bardzo wymowne, także jestem bardzo wdzięczny, jak ktoś nie chce pisać słów. Ja przepraszam, muszę sobie przerzuć troszeczkę imbiru, wiecie o co chodzi. Po prostu za mała ta była szklaneczka. Komuś się udało w ogóle mieć chociaż chwilę ciszy w głowie? Bo to wiecie, medytowaliśmy chyba 17 minut. Przepraszam, to jest niekulturalne bardzo, ale słuchajcie, no z kim jak nie z wami mam być naturalny. Niekulturalnie. Nie będę go robił. Orina, dobry plan. W związku z tym, że ta medytacja trwa około 17-18 minut trwała, nie zawsze jest cisza w głowie.
Ale nawet jak mamy chwilę ciszy, sekundę, it's enough, pełnej ciszy w głowie. Dlatego nic nie trzeba osiągnąć. Super, nie super. Po prostu siedzimy, nic nie robimy. Pamiętajcie, my nic nie chcemy zrobić podczas medytacji. Jasne, to jakieś instrukcje były, wiadomo, żeśmy podążali, wysyłaliśmy, coś się tam działo, był jakiś entertainment. Natomiast my nic nie potrzebujemy, wysyłamy go ciepła. Ciepło na zewnątrz, do wewnątrz i tyle. Nie, proszę was, nie róbcie, że ja muszę coś osiągnąć, coś muszę zmienić podczas medytacji. Teraz przemedytuję i moja medytacja wypali tam moje ego czy coś. Come on, ludzie, to nie jest fitness. Więcej odpuścimy, ego się roztopi. Tak mi się wydaje, tak? A im będę bardziej, to ego się wzmacnia. Ostatnio puszczę ego. Ale to będziemy może rozmawiać o takich rzeczach na warsztatach. Na warsztatach, na które was bardzo serdecznie zapraszam. I co? Za 2 tygodnie w Kazimierzu. Wiem, że są chyba tylko jedno, między 1 a 3 miejsca, w zależności chyba jak tam co jest rozlokowanie pokoi. Ja za bardzo tymi kwestiami organizacyjnymi się nie zajmuję, ale cały czas myślę, co zrobić, żebyście przyjechali i wyfrunęli stamtąd po paru dniach na skrzydłach, a jednocześnie stąpając na ziemi, bo to też ważne dla medytujących. Super, Marta, dziękuję. No właśnie, jak się po 17 minut odprężyliście, to pomyślcie sobie 3 dni, jak będziemy się odprężać, ale nie tylko. Warsztat w Kazimierzu to nie będzie tylko o, odprężamy się, szanti, szanti. Tam będziemy przerabiać pewne rzeczy. Tak jak już powiedziałem, przerabianie to jest umiejętność odpuszczania, no ale zobaczycie. Obiecuję, że entertainment będzie. Start 27. Fajnie, Ewa, dziękuję bardzo za takie komentarze. To zawsze też, wiecie, pozytywny feedback zawsze jest nakręcający mnie, dlatego tyle lat to robię i tyle lat prowadzę. Ja sobie pozwolę, nie wiem, czy gdzieś to jest mój fanpage tutaj rzucam, żebyście sobie mogli zobaczyć, jako fundacja wrzuciłem. To proszę was, bo pewnie będziemy tam też coraz częściej czy coraz więcej robić live'ów. Jakąś stronę w końcu chyba muszę po tych 17 latach podobno założyć i chyba niedługo będzie, to też pewnie będzie na tym moim fanpage'u i tam różne inne warsztaty będziemy o nich mówić. Ja czekam może na jakieś pytania. Może jakieś pytania macie? Bardzo chętnie. Jeżeli będę potrafił, to odpowiem. A póki nie ma pytań, to jeszcze troszeczkę imbirku przeżuję sobie, dobra? Troszeczkę, nie za dużo. Naprawdę są małe kawałki, drobno krójcie imbir, bo jestem przecież też ajurwedyjskim konsultantem, więc się znam na tych imbirach i tak dalej, albo wydaje mi się, że znam. Jeżeli drobno posiekamy imbir, to ono wiele lepiej działa. Jeżeli takie duże plastry rzucamy, to on się tak nie... do tej wody się tak nie przedostaje. Co mi tutaj się wyświetla, jakiś standard społeczności, nie otwieram tego. Pytania. O wszystko może się zapytać. Może i na wszystko odpowiem, ale... Muzykę było słychać, bo ona mi tu waliła w ucho, ale wiecie, jak są live'y, to dobrze, jak jest muzyka, bo kiedyś tak było, może właśnie ktoś mi powiedział, czy parę osób mi mówiło, że bo jak była dłuższa cisza pomiędzy tymi moimi pogawędkami, to po prostu otwierali oko, czy się nic nie zerwało, połączenie i tak dalej, więc muzyka pozwala to, tak, pozwala wiedzieć, że tam coś jednak się dzieje. Długi temat albo krótki, no to jak jakieś jest pytanie, to ja mogę poodpowiadać jeszcze chwilę, powiedzmy 2-3 minuty, 5, żeby was też tak nie trzymać. Nie wiadomo ile w nieskończoność, jeszcze muszę do sklepu zdążyć, wiecie, zanim 4-latka zamknie go, a już wiecie, że niedługo 4-latka będzie zamykać ten sklepik, niecałe 4-latka. Jeszcze muszę coś kupić, co tam było. Co tam było? Była hulajnoga w tym sklepie na pewno. O rozpuszczaniu ego, no tak, ego, ego, no coś o ego, na warsztatach będziemy na pewno mówić, ale wiecie co, pracujcie ze sobą, ego się rozpuści, jak będziecie pracować z ego, będziecie wzmacniać ego, to na co, tak, no, to na co ona przynosi mu uwagę, jak ego rozpuszczać.
No tak. Pozwalać sobie na śmianie się z siebie. To jest najlepsze rozpuszczanie ego. Bycie elastycznym. Nie tylko chodzi mi o jogę. Joga pomaga uelastycznienie ciało, bardziej uelastyczniona głowa, bo często też jogini są bardzo elastyczni w ciele, ale nie elastyczni w życiu, a to nie o to chodzi. Zapominamy, co jest celem, a co jest tylko przyrządem do tego. Natomiast trochę fanu, luzu, zabawy. To jest ego, tego nie lubię, jak jest poważne. Albo jak już się dowcipkuje, to już chcę, żeby było to jego dowcip był najważniejszy, najśmieszniejszy i tak dalej. Trochę luzu, trochę wiecie, sztuczność, wszędzie jest sztuczność. Nie potrafimy, nie wiem, bilety kupić. Bilet, mówimy. Tam gazetę, czy tam nie wiem, co się kupuje teraz w kiosku. Już ani biletu, ani gazety się nie kupuje, wszystko jest w telefonie, no ale nie wiem. Wodę. Poproszę, też już się kupę. Wodę. Już się nie kupuje, jak się robi pi, no nie wiem co. No ale wiecie, cały czas jesteśmy sztuczni. Nie mówimy dzień dobry, cześć, wesoło, nawet do ekspedientki. Trochę mojej żonie to się nie podoba, bo ona myśli, że wszystkich podrywam, a ja po prostu się wygłupiam. Czy powinniśmy zwracać uwagę, jak z tym jak oddychamy, jak mamy z tym problem? Czy ja dobrze rozumiem pytanie? Czy powinniśmy zwracać uwagę, jak oddychamy, jak mamy z tym problem? Jeżeli mamy problem z oddychaniem, to czy powinniśmy na niego zwracać uwagę? Tak brzmi pytanie. Bo uważam, że powinniśmy być świadomi oddechu cały czas. A czy mamy problem z oddychaniem? I wtedy powinniśmy, no to wtedy na pewno zwracamy uwagę, wydaje mi się, na oddech, prawda? Wiolu, proszę o doprecyzowanie. Zwracajmy to. Oddech to jest najważniejsza rzecz, jaką robimy w ogóle w całym naszym życiu. Nic nie jest ważniejsze niż oddech. Wszystkie inne rzeczy to są. Podpisanie kontraktu na $1 000 000 nie jest tak ważne, bo jak nie będę oddychać, to nie podpiszę tego kontraktu, czy nie powiem tak na kobiercu ślubnym. Także oddech jest numer jeden. A w ogóle praca z oddechem powoduje, że mogę rozpuścić moje emocje. To jest jedyny klucz do emocji, bo przez głowę tego nie zrobię. No ale tak jak mówię, na warsztaty, na warsztaty, na warsztaty. Ja śmieję się tak reklamować warsztaty, ale wiecie, tam zresztą nie ma miejsc chyba z tego, co wiem, jedno czy dwa miejsca. Natomiast to jest jakby pewnego rodzaju praca z oddechem i można wtedy w sposób spokojny nasze emocje poskromić, ale poskromić to nie jest to słowo, tylko bezpośrednio oddech i emocje są zależne, tak? I jeżeli w jakiś sposób oddychamy, to tak możemy potem czuć, ale jeżeli jakoś czujemy, to też w taki sposób oddychamy, tak? Ja nie jestem stresowany, oddycham szybko, płytko. Więc praca z oddechem powoduje, że ja pracuję z emocjami, bo jeżeli jestem wkurzony i powiem sobie, że mam nie być wkurzony, no to niestety, ale troszeczkę się nie zawsze udaje. Ekstra, naprawdę. Nie wiem, jakiś wyjątkowo ostry jest. Ale taka pogoda, imbir numer jeden. Nawet nie jak jest minus 10, ale taka pogoda. Tak. Czy oddychać głębiej? Oddychać najlepiej jak można. Natomiast są specjalne ćwiczenia, które. Ale to strasznie wygląda. Gościu je i prowadzi webinar. Przepraszam, więcej tego nie zrobię. Odskładam kolan. Przepraszam. Troszeczkę to jest tak, że są specjalne ćwiczenia oddechowe. Tak, robimy ćwiczenia oddechowe, robimy je codziennie, praktykujemy, wtedy nasz oddech na co dzień się zmienia. Natomiast bycie świadomym oddechu jest bardzo ważne, bo każda emocja przechodzi jakby przez sito, przez tubę oddechu. Bądźcie latarniami. Bądźcie tacy, jak chcecie, żeby wszyscy byli. Chcecie, żeby wszyscy byli mili, kulturalni, kochali was, czy tam coś. To tacy bądźcie. Ok? To myślę, że skoro jest tak dużo pytań, to ja już się wymiksuję. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie. Zapraszam na Przemek Wardeń na mojego fanpage'a, bo to jest chyba jedyny kontakt ze mną na dany moment. Ale obiecuję, że będzie strona za niedługo i chyba będzie więcej live'ów, ale chodzą takie mi po głowie opcje, żeby to był bardziej YouTube,
niż Facebook. Proszę, piszcie mi i mówcie, czy nie uważacie, że tam jest chyba lepsza przestrzeń na to, żeby swobodnie się wypowiadać, czy jednak tu. Nie wiem. Ja się troszeczkę nie znam. Jakbyście mogli mi to napisać, powiedzieć, to tak. Natomiast za dzisiaj bardzo wam wszystkim dziękuję. Udało nam się, że sklepikarka nie weszła, prawie 4-letnia, chociaż ją tam słyszałem. Była coś niezadowolona. Zaraz idziemy zobaczyć, co tam się działo. Idźcie na spacer jeszcze dzisiaj. Świetna pogoda, jest bardzo dużo tlenu. Przefiltrował wiatr. Niefajne powietrze. Feedback. Dziękujemy wszystkim bardzo serdecznie za ten bardzo profesjonalny live. Fundacji również do Zabaw Kazimierzu. Bardzo się cieszę. O, super. Damy czadu. Damy czadu, obiecuję. Cokolwiek to znaczy. Cokolwiek to znaczy, że damy czadu w tym Kazimierzu, ale ja się bardzo cieszę, że będziemy mogli się fizycznie spotkać, bo tego wszystkiego, wszystkim chyba po prostu doskwiera tej brak fizycznych spotkań. Ok? Więc do zobaczenia. Trzymajcie się. Było bardzo miło. Gdzie to się było? O, na czerwono mi napisali zakończa. Ja gdzie? No super. Dziękuję bardzo jeszcze raz. Dziękuję Fundacji za zaproszenie. To już nie wiem, czy mi to się wymknęło przez usta, czy nie. Bardzo dziękuję całemu zarządowi i wszystkim innym tam mile współpracującym, bo Fundacja to jest w ogóle bardzo fantastyczne miejsce, z którym bardzo lubię współpracować i dziękuję jeszcze raz za taką możliwość. Dla Fundacji i dla wszystkich. Pa!